trzeba tych ludzi, biednych ludzi, gdyż oni nie są z własnej woli, tylko ich po prostu przymuszono ten czy w inny sposób do emigracji i opuszczenia swojego kraju. Należy z nimi się integrować nie po to, żeby oni tylko byli i mieszkali u nas na terenie gminy, powiatu, województwa, Polski. Natomiast trzeba im dać możliwość i szansę zintegrowania się z naszym społeczeństwem, a nie tylko siedzieć w domu, że tak powiem kolokwialnie, przed komórką i patrzeć, co w im kraju się dzieje. Gdyż wiele rodzin, co z nimi rozmawiałem, pozostawiło swój dobytek, a przede wszystkim swoich najbliższych, mężów, dziadków, braci, aby walczyli o ich kraj. Natomiast one, te panie, bo większość to jest pań z dziećmi, żyją wśród naszego społeczeństwa. Jestem pełen podziwu dla moich mieszkańców. Dziękuję im na każdym kroku, na każdym możliwym spotkaniu, gdzie z nimi jestem, za to, że tak wspaniale podeszli empatycznie do mieszkańców, uchodźców, którzy do nas przyszli. Znaleźli u nich dach nad głową, schronienie, jedzenie i bezpieczeństwo. Przede wszystkim czują się u nas bezpiecznie i jest im dobrze. Rozmawiam z nimi i oni mówią, że oni stąd nie chcą wyjeżdżać. Jest im tutaj bardzo dobrze. Nie chcą już wracać, bo mówią, nie mamy do czego, panie wójcie, wracać. Naszego domu nie ma, tam już nic nie ma. To po co mamy wracać? Wolimy zostać tutaj i tutaj już, że tak powiem kolokwialnie, umrzeć. Koncert był dużym wydarzeniem, jeżeli chodzi o gminę Dębno, gdyż bardzo dużo mieszkańców, jak również uchodźców z Ukrainy przybyło na ten koncert. Ten koncert był pod nazwą, pod tytułem Gmina Dębno dla Ukrainy. Mam nadzieję, że wszyscy coś znaleźli na siebie na tym koncercie, bo była muzyka filmowa, była również muzyka patriotyczna, która na pewno wpadła wszystkim w ucho i w serce.